przedstawień reżyserowanych przez współpracowników Schillera warto przypomnieć tylko trzy. Psa ogrodnika, Noce gniewu i Ladacznice z zasadami. Psa ogrodnika Lopetewegi reżyserował Józef Wyszomirski w oprawie plastycznej Aksera. Spektakl bardzo się podobał, choć Jaszcz uznał, iż zbytni nacisk położono na elementy renesansowe, plastykę, humor i taniec, na niekorzyść wymowy społecznej utworu. Dekoracje Aksera były barwne, wesołe, a jednocześnie funkcjonalne, układy taneczne Hryniewickiej bardzo efektowne, a muzyka Kisewetera pięknie stylizowana i melodyjna. Ale nie z tego względu warto przypomnieć to przedstawienie. Ewenementem była rola Tristana w wykonaniu Kazimierza Dejmka. Dejmek zagrał go w stylu bliższym teatrowi francuskiemu niż przeżywaniu rodem ze Stanisławskiego. Potrafił mówić w fantastycznym wprost tempie. Zdawało się, że płynie nieprzerwany potok słów, a przy tym potok ten mienił się wszystkimi barwami uczuć i nastrojów, błyszczał iskierkami dowcipu i humoru. Noce gniewu Armanda Salacru były na owe czasy nowatorskie formalnie. Fascynowała dwutorowość akcji, dziejącej się współcześnie, a pomieszanej z retrospekcjami. Wyszomirski szczęśliwie rozwiązał trudny problem chronologii wydarzeń, utrzymując narastające napięcie i nie tracąc filozoficzno-moralnej wymowy sztuki. Rangę przedstawienia podnosiły kreacje Barbary Ludwiżanki, Kazimierza Wilamowskiego i Tadeusza Woźniaka. Ladacznica z zasadami miała swoją historię. Jean Sartre, wedle opinii krytyków, naruszył bowiem podstawy moralności socjalistycznej. Wynosi sprawę istnienia ponad sprawę moralności, jest antyhumanistyczny i deprawujący. Cała postawa Sartra jest w istocie swej ideologicznie wsteczna. Sam Schiller wystąpił w obronie sztuki jako jadowitej krytyki pseudodemokracji amerykańskiej. Publiczność narzekała natomiast, iż przedstawienie jest zbyt krótkie, powinny więc być tańsze bilety. Mimo to jednak doskonała obsada, a także pikanteria sztuki ściągały do teatru tłumy widzów. Był to chyba jedyny spektakl w stylu teatru kameralnego. Nie darmo reżyserował go Erwin Akser, a w obsadzie znalazły się znakomite nazwiska. Bonacka w roli tytułowej, Żukowski w roli ściganego Murzyna, świetny Andrzej Łapicki w roli Freda, wreszcie ostatnia wielka dramatyczna rola Józefa Węgrzyna, zagrana na miarę talentu wielkiego aktora. W repertuarze schillerowskiej dyrekcji znalazły się jeszcze dwa utwory Szekspira. Otello w reżyserii Szletyńskiego i Wesołe kumoszki z Windsoru w inscenizacji Ryszarda Ordyńskiego. Nie zabrakło oczywiście sztuk współczesnych, lecz Schiller wyraźnie nie miał szczęścia ani do sztuk współczesnych polskich, takich jak Stary Dworek Warzyka czy Wielkanoc od Finowskiego, ani do radzieckich, jak choćby Zagadnienie rosyjskie Simonowa. Honor uratował szkolny spektakl Młodej Gwardii Fadiejewa w reżyserii Ludwika René i scenografii Józefa Rachwalskiego, w prostocie środków i pewnej monumentalizacji tematu przyrównywany do najlepszych wzorów schillerowskiego teatru. Trzeba także przypomnieć Krwawe Gody Federica Garci Lorki. Inscenizacja Wyszomirskiego podkreśliła urok poezji hiszpańskiego barda, a przede wszystkim pozostały w pamięci dwie wielkie role – Ewy Kuniny w roli hiszpańskiej matki matek i młodziutkiej Hanny Skarżanki jako poetyckiej i tragicznej panny młodej. Pożegnaniem Schillera z Łodzią stał się Kram z piosenkami w wykonaniu studentów PWST. To tak bardzo schillerowskie w najlepszym znaczeniu tego słowa widowisko, pełne niepowtarzalnego uroku w interpretacji piosenek Steki Mistrza, zostało ostro zaatakowane przez krytykę. Drobnomieszczański charakter scenek, ekshibicjonistyczny karuzel, wyuzdany kankan, rozbestwione erotycznie piosenki żołnierskie – to podstawowe zarzuty domorosłych moralizatorów łódzkiej krytyki. W następnym sezonie jednak w ogóle nie pozwolono Schillerowi wystawić Kramu w warszawskim Teatrze Polskim. Trzy sezony Schillera w Łodzi doczekały się wielu analiz i opracowań. Istnieje rzeczywistość bieżąca, pisał Juliusz Żuławski, z którą trzeba sobie radzić w myśl postulatów społecznych, kulturalnych i politycznych.
W rzeczywistości tej teatr Schillera, mający za sobą tak znakomite, ale rozbieżne, niesumujące się pozycje, mógłby bardziej wyraziste znaczenie i bardziej wyrazistą linię działania znaleźć. Z perspektywy dnia dzisiejszego trzeba tylko zauważyć, iż były to ostatnie wielkie sezony największego polskiego reżysera. W połowie roku 1949 Schiller dał się skusić perspektywą objęcia po Arnoldzie Szyfmanie dyrekcji Warszawskiego Teatru Polskiego. Były to jednak najtrudniejsze dla teatrów lata. Zaciskająca się pętla cenzury, konflikty w środowisku warszawskim uniemożliwiły wielkiemu artyście wykorzystanie jego możliwości na stołecznej scenie. Łódź była ostatnim bastionem jego artyzmu, ostatnią sceną, na której mógł jeszcze zrealizować kilka wybitnych inscenizacji.